Dziadek z babcią niebogą ciągnął i ciągnął, wyciągnąć nie mogą. Babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę. Przyleciał wnuczek. Babci się złapał, poci się stęka, aż się zasapał. Wnuczek za babcią, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę. Tak się zawzięli, tak się nadęli, że nagle rzepkę trach wyciągnęli. Aż wstyd powiedzieć, co było dalej. Wszyscy na siebie poupadali. Rzepka na dziadka, dziadek na babcie, babcia na wnuczka, wnuczek na mruczka, mruczek na kicieł, kicia na kurkę, kurka na gąskę, gąska na boćka, bociek na żabkę, żabka na kawkę i na ostatku kawka na trawkę. To tradycja już, powitanie lata w Komarnie? Tak, tradycja już 13 bodajże chyba raz, od 2003 roku pierwszy festyn. No i tak się spodobało i co roku próbujemy coś organizować dla dzieciaków, coraz to inne atrakcje, coś nowszego, tak żeby były wesołe, zabawa. Ta pogoda jest różna czasami, ale mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj do popołudnia, do wieczora będzie pogoda i słoneczko, także postraszyło nas trochę, ale miejmy nadzieję. Dzisiaj do później godzin wieczornych. Przyjedzie jeszcze później na koniec dzisiejszej imprezy, będzie grał zespół System Muzyczny, także zawsze jest zabawa, dyskoteka pod chmurką. Także już nawet się ściemnia wtedy. Nie jest też trochę tak, że gdyby nie ten festyn w Komarnie, tego lata by nie było, to musi być to otwarcie. No musi być, tak, jutro jest ten pierwszy dzień lata, faktyczny, musimy to się do tego przygotować, więc żeby te lato było słoneczne, a zapewniam, ten tydzień będzie bardzo gorący. Bardzo gorący. Co gorącego przygotowaliście dzisiaj dla dzieciaków? Rozpoczęcie festynu było, był występ naszych pracowników w tym roku, wychowawców, w przedstawieniu pod tytułem Rzepka. Nie wiem, może jeszcze coś widać z tej rzepki na mnie, bo byłem rzepką zieloną. W każdym bądź razie było wesoło. Podlewaną przez deszcz. Podlewaną przez deszcz. Urosłem, co zresztą widać. Za chwilę wystąpi zespół Jedno Serce z rodzinnych domów dziecka z Bohukał i Żabc. Mamy za chwilę zaplanowany występ artystów cyrkowych cyrku Szok. Nie wiem, czym nas zaszokują, ale mam nadzieję, że coś pozytywnym i fajnym. Będzie też, mamy animatorów z Klanzy, mamy studentów z AWF-u Biała Podlaska, mamy dmuchane zjeżdżalnie, mamy kamper z Orange, w którym jest PlayStation, można sobie pograć. Przyjedzie Grom, klub motocyklowy, zapraszamy. Przyjedzie także Bractwo Rycerskie, też w godzinach popołudniowych. Więc jeszcze na dzisiejszy dzień jest sporo atrakcji, a dzień dzisiejszy też rozpoczęliśmy od takiego też dnia sportu połączony ze szkołą, który też zapoczątkował ten festyn i przygotowaniem tego zajęła się szkoła i Gaz System,
oddział z Rembelszczyzny, firma, która już od dawna nas sponsoruje, ale także pomaga tej tutaj naszej sąsiedniej szkole. Nie zakończę tej rozmowy nie wspominając o fantastycznej kuchni, która dzisiaj jest. Tak, to trzeba podkreślić. Tam pod tymi namiotami są trzy placówki: Komarno, Janów i Szachy. Nie wiem, że nie powiem, żeby była to rywalizacja, ale co roku wymyślają coś takiego pikantnego, co nas zaskoczy. Także i na słodko, i na ostro. Będzie grill także, już o widzę płonie. Więc coś takiego, który czasami jesteś sam zaskoczony, co to można wymyślić. I to też dzięki właśnie wychowawcom z tych placówek przy udziale naszych wychowanków. I oni widzą, uczą się, tak, pozytywnych takich rozwiązań, takich nowych na przyszłość pod swoim kątem, nie tylko tradycyjnych potraw, tak, ale takich różnych, które mogłyby potrawy świata wykorzystać. Także uczymy wszystkiego, tak? Niech się cieszą też i tym, co... Panie dyrektorze, na koniec parę słów jednak o ośrodku wychowawczym w Komarnie. Jaki jest obecnie? Kto tutaj przebywa? Komu pomagamy? Tradycyjnie Komarno kojarzy się nam już z placówką opiekuńczą z domem dziecka w Komarnie od 19 lat. Funkcjonujemy od 97 roku. Być może doczekamy 20-lecia, zobaczymy, co czas pokaże. Jest w tej chwili wychowanków 30, nawet troszeczkę przekroczonych. Troszeczkę mamy cudzoziemców, mamy dzieci niepełnosprawne, małe, rodziny duże. Także przekrój dzieci jest dosyć duży. Na razie w tych grupach w Janowie i w Szachach staramy się utrzymywać ten poziom starszej młodzieży, usamodzielniającej, ale to być może też w niedługim czasie może się zmienić.
Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie wszystkich zebranych i zapraszam do wspólnej zabawy.